No, dzień dobry widzowie. Dawno nie było w tej formie. Było to spowodowane trochę moim wypaleniem względem gier Pokémon oraz kryzysem egzystencjalnym w tym, że trochę nie wiedziałem, co chcę dalej robić na YouTubie, ale jak widzicie spiąłem do punkcji i nagrałem dla was hard goldy tylko i wyłącznie Pokémonami typu robaczego. Jeszcze tak wrzucę, że o wiele wcześniej miał się pojawić film z Platinum tylko trawia z tymi Pokémonami, ale chcę jak najszybciej zapomnieć, coś takiego miało miejsce w moim życiu. Jak wam się film spodoba, to możecie zostawić lajka i suba. Albo możecie dać je już teraz na zapas, bo jeszcze może zapomnicie później albo coś. Dobra, koniec zbędnego gadania, zaczynamy. Z jakiegoś powodu pierwszą rzeczą, która przyszła mi podczas nazywania się, było nazwanie się Arnold, a nie Zubek. Więc się nazywałem Arnold. Wybrałem Chikoritę na startera, by rywal miał Cyndaquila. Jeśli się zastanawiacie, czemu randomizerem nie ustawiłem sobie jakiegoś Spinaraka albo Caterpie na startera, to uznałem, że i tak te dwa Pokémon niemalże zaraz złapię, więc się nawet w to nie bawiłem. Zrobiłem te początkowe rzeczy i po dostaniu Pokeboli od razu udałem się na drogę za Cherrygrove, gdzie złapałem Spinaraka. Jako że było już późno, jak zacząłem grać, a Caterpie nie da się złapać w nocy, to poszedłem spać i następnego dnia z rana złapałem sobie tego Caterpie. Jeśli chodzi o Weedla, to jest on dostępny na tej drodze tylko w Soul Silver, natomiast w naszym przypadku możemy go złapać dopiero w National Parku, co raczej nie będzie potrzebne, bo i tak już mamy trującego Spinaraka. Tu was mogę z lekka zaskoczyć, bo expiłem sobie również na dzikich Pokemonach bez cukierków. Co? Co? Jak to możliwe? Spokojnie, spokojnie. Dalej używam cukierków. Natomiast expiłem również w ten sposób, by powbijać sobie trochę EV-ki moim Pokemonom. Także starałem się Spinarakiem pokonywać głównie Pokemony, co dawały EV-ki pod speeda i atak, a Caterpie to tak resztę sobie pokonywał. I co ciekawe, Caterpie daje EV-ki pod HP, meta pod 2 EV-ki pod defensa, a Butterfree to w ogóle specatek i specdefa, więc muszę przyznać, że dowiaduję się w ten sposób nowych rzeczy. Dochodząc do Violet City, udałem się do Sprout Tower, gdzie oczywiście walczymy głównie z Bellsproutami, które dają EV-ki pod atak. I czyściłem te wieże głównie Spinarakiem. Po pokonaniu tego typiarza na samej górze oczywiście musiałem się zmierzyć z Falknerem i o Jezu, on ma Pidgeotto, ale będzie ciężko, nie da rady, zub. Tam pierdolenie. Spinarak parę razy nie trafił atakami przez Sand Attack, ale i tak zrobił solo bolo na PJ'a, a Butterfree Poison Powderem zatruł Pidgeotto, a później to już była kwestia, ile będzie spamił Roostem i paru Confusion. W drodze do Azalei nic ciekawego się nie działo, jedynie walczyłem z trenerami. W samej Azalei pokonałem Team Rocket w tej studni i zamiast udać się od razu na Baxiego, zawalczyłem wpierw z rywalem, który nie sprawił większych trudności. W samym Ilex Forest zrobiłem sobie od razu questa z Farfetch'tami i po jakichś 13 minutach szukania, przypominam na speedupie, znalazłem i złapałem Parasa. Ciężko było mi go znaleźć, bo grałem dzisiaj 11, czyli podczas gdy jest dzień w grze, a wtedy jest na niego najmniejsza szansa. Mogłem ustawić sobie wcześniejsze albo późniejsze godziny, ale ja jestem zubem i mi się nie chciało. Expiłem go sobie chwilę na Caterpie oraz Zubatak, a resztę poziomów nabiłem cukierkami oraz udałem się na Baxiego. Butterfree zatruła Scytera Poison Powderem, po czym padł od krytycznego Quick Attacka. Następnie Paras jedynie go drastnął z Kreczem, po czym padł od Uterna i Fałki pod HP chyba nie oddały. No i w sumie Spinner jak najczęściej zdjął Kakunę oraz dobił Scytera, którego nie wyleczy super potką. No a meta po to już była tylko formalność. W lesie u tego typiarza nauczyłem Rattatę Headbutta, dzięki któremu na drodze przy wyjściu z Union Cave złapałem Heracrossa, którego trochę expiłem na tym samym drzewku, by mieć mu EV-ki pod atak, bo pokonywałem głównie same Spiroły oraz właśnie Heracrossy. A w samym lesie, po tym jak już ogarnąłem, że są dwa rodzaje drzew, z których dropią inne Pokemony, to złapałem również Pańko. Dotarłem do Goldenrod, gdzie od razu zrobiłem quest w Radio Tower, by Whitney wróciła do sali. Ale zanim na nią poszedłem, przed National Parkiem złapałem Yanmę, którą serio chciałem poużywać, bo w remake'ach może ona wyłożyć do Yanmegi bez National Dexa. Ale zobaczyłem jej moveset, no i tak średnio bym powiedział, tak średnio. Cyknąłem sobie Sweet Focie z moimi Robalami i udałem się wreszcie na Whitney. I w międzyczasie Spinner ekewolował do Ariadosa, a samo Whitney raczej bez żadnych zaskoczeń rozgromił sam Heracross swoimi Brick Breakami. Przesuwając sobie czas w systemie, złapałem Scytera, Pinsira oraz Venonata podczas konkursu w National Parku. Oczywiście wykrył ich standardowe rzeczy w Burn Tower, pomoc Kimono babce, dzięki czemu dostałem Surfa.
którego niestety nie mogę nauczyć żadnego mojego robala. Salę Mortiego czyściłem głównie venonatem, by nabić mu jak najwięcej ifałek pod specatek, a Paras przy pomocy cukru jeszcze bardziej zatracił się w swoim grzybie. Dwa pierwsze poki Mortiego padli w ten sam sposób, czyli użyły Kersa, a następnie kolejno Venonat oraz Butterfree. Psebimami ich dobijali. Na Gengara wystawiłem Ariadosa, bo ma on abilitkę Insomnie, ale krytyczny Shadow Ball trochę zmienił mi plany. Chociaż nie wiem, czy ten kryt miał znaczenie. Następnie rozjebał mi Butterfree, a Heracross go dobił, by Venonat mógł dobić Huntera po kolejne IV-ki. Udałem się do Olivine, gdzie w tej latarni nagadałem Jasminie, że jest leniwo kur... Ale ona mi na to odpowiedziała, że ma chorą córkę, więc jej na to... zaraz nie będzie chora. Szybciej złapałem Krabiego na surfa, bo żaden zrobiła się nieuczciwego HM-a. Dopłynąwszy do Cyanwood, zdobyłem Szakra, który póki co siedział w pececie, ale będzie użyteczny później. Wziąłem to lekarstwo, by chora córka nie była już chora. I przy okazji Scyther uznał, że dzisiaj ma fajny humorek i solo najebał Chucka. Tak jak surfem, żaden nie uczy się Flya, więc musiałem płynąć z powrotem. Chora córka już nie była chora i zobaczyłem z Jasmine. Ogólnie najebała mi, a to dlatego, że nie spodziewałam się u niej takich poziomów. Ja do niej wchodzę z 30 poziomami, a tam mi Steelixa 35 wystawia. No się poczułem, jakby mi mama większego kutasa wystawiła na stół. Nie, żeby mi to przeszkadzało. Broń Boże, ba. Nawet bym tak wolał. Co nie zmienia faktu, że dalej Jasmine jest babą, więc jej najebałem. Oczywiście nie szerzę żadnej domowej przemocy, to tylko dla żartu fragment. Przepraszam, jak kogoś urodziłem, to zostaw lajka i suba. A najlepiej to w ogóle sprzyjającego, rel czy nie rel widzowie? No, i tu klasyczek, co nie? Shiny Gyarados, baza rakietowych, walka z Price'em, o której mogę jedynie powiedzieć, że Heracross i Pinsir też mieli dobry humorek. I wiecie co dalej? No, rakietowanie rakietowych w Goldenrod i walka z tym typkiem na szczycie. No tu muszę przyznać, że jego Houndoom mnie zaskoczył, to się wkurwiłem i parę leveli wbiłem i już mnie nie zaskoczył. Nauczyłem mojego Parasecta Thief, którego znalazłem w bazie rakietowych i przez jakąś pierdoloną godzinę używam go na Magnemite'ach, by móc zdobyć Metal Code potrzebny do ewolucji Scythera w Scizora. Dotarłem do Blackform, gdzie no wiecie, Claire i te sprawy, na Gyaradosa wystawiłem Scythera, by przyjął Intimidate i zmieniłem na Parasectę Uternem, by typiarza uśpić i wystawić Pinsira, by se podęsi, maksując sobie atak, co w sumie dużo nie dało, bo patrząc szybszy Kingdry, która jeszcze mi Parasecta zdjęła. Ale nie ma się co dziwić, Parasect jest grasiasta, a Johto nie lubi grasiastych. Chuj, że Kingdra jest wodna. Butterfree zatuł Kingdra Poison Powderem i go nawet obił z ledka, więc zrobił więcej niż Parasect. No i tu byłem w szoku, ile Scyther zajebał z Uterna temu Dragonairowi, ale teraz sobie oświadomiłem, że to pewnie przez Swarm. No to tu najebam te kimono Gearsy, kurwa, złapałem sobie tego Hoa po Flya, dotarłem do ligi, w międzyczasie najebam jeszcze rywala. Przygotowując się do ligi, wyciągnąłem dwa nowe asy, dzięki którym byłem w stanie w ogóle pokonać Lensa. Pewnie można to zrobić bez nich, ale jestem głupi i nie wiem. To ogólnie Fortress nauczył się Natural Gifta, który jak nie wiecie, to jest atakiem typu normalnego, którego typ się zmienia w zależności od tego, jaką jagódkę użytkownik trzyma. Więc wiecie już pewnie co planuje. Niestety działa to tylko raz, bo jagódka jest jakby zjedzona wtedy, więc mało Sigma. No ale chuj, nie mam innego pomysłu jak zjąć Dragonite'a. Potrzebowałem Aspir Berry, które można zdobyć u tego typka w Violet City, ale potrzeba do tego Yellow Sharda, więc w tych ruinach śmiesznych można sobie farmić Rock Smashem te shardy wszystkie i przy okazji fun fact, w ten sposób można zdobyć Old Amber i ekskluzywno do danej wersji Scamilinę, jest w moim przypadku Helix Fossil. Mając już wszystko gotowe, wlazłem tam do typków im pokazać moje robale. Willowi dwa Oxatu zdjąłem z Scizorem, Jinx z Heracrossem, rzeź Pinsir z Slowbro i Executora. Kodza Ariadosa zdjąłem Pinsirem, Probat zdjął mi Pinsira, Venomoff dobił Krobata Psybeamem, wzmocnionym czyli Spexem znaleziłem na Lake of Rage. Próbowałem zmanshotować jego Venomoffa, ale jakby miał jego Psychic, to by się udało. Dobiłem go więc Fortressem, jego Fortressa zdjąłem Heracrossem i ponownie mój Fortress dokończył walkę ściągając Maka. Na Hitmontopie Bruno Pinsirem podęsiłem i jego cały team zesweepowałem solo wydęsionym Pinsirem. Pinsir zdjął Umbreonę i Markrowa Karen, ale pod od Handuma, który zresztą zaraz pod klas kombata Heracrossa, który jak Sigma totalny przeżył na 4 HP, Venomoff pokonał Gengara dwoma Psybeamami, ale i tak padł przez Destiny Bond, a Vileplume to jest grasiasty, to wiadomo. No i lęsik. No nie mogłem przejść przez jego Charizarda, bo mnie outspeedował i wszystko one-shotował, ale gadamy tu o Pokemonach, czyli grze, która w 90% polega na RNG. Więc w końcu, gdy udało mi się pokonać jego Gyaradosa przy pomocy Pinsira, który padł przez Miss Rocktombem oraz Scizora, przyszedł czas na tego nieszczęsnego Charizarda. Wystawiłem więc na niego Shakra, którym użyłem Bajda, ale było to niewystarczające.
myśląc już, że no chuj mi w dupę, wystawiłem Heraklosa, po czym Charizard dwa razy pod rząd nie trafił Edge Slashem, dzięki czemu go pokonałem, więc dzięki RNG, nie? Paybackami Fortressa zdjąłem Aerodactyla, na Dragonite'a, którego się najbardziej bałem, wystawiłem Venomotha, by móc wyleczyć Fortressa, który jak Sigma przyjął Outrage'a i... No i po prostu zajęło tego Dragonite'a lodowym Natural Giftem. Jeszcze prawie udało mu się zdjąć drugiego Dragonite'a, no ale no prawie mu się udało. Caesar dokończył robotę, a na ostatniej górze Max Revive'a i zrobiłem na niego jedno wielkie BOOM! Pokonując przy tym Lensa, tylko i wyłącznie przy pomocy RNG oraz itemków, które tak bardzo uwielbiacie, jakie używam. Ale czy to na pewno koniec mojej przygody? Czy nie czeka gdzieś tam na mnie jeszcze większe wyzwanie? Tak, to definitywnie koniec.